Tekst. Grota solna. Grota solna wykorzystuje dobroczynny wpływ mikroklimatu. Zbudowana jest m.in. ze specjalnego urządzenia, które służy wymianie powietrza. Każdy, kto chciałby udać się do groty, powinien się też przygotować na dość niską temperaturę, która oscyluje w granicach od 18 do 20 stopni Celsjusza. Stąd też te koce i ewentualnie zawsze goście, którzy przychodzą, dobrze by było, żeby byli naprawdę ciepło ubrani. 45 minut w tej temperaturze to nie każdemu sprzyja. A niestety musi być taka temperatura, bo to jest temperatura, przy której ta sól rzeczywiście oddaje to, co powinna oddać, czyli wszystkie te dobre elementy. A wśród nich znajdują się m.in. jod, wapń, sód, magnez czy potas. Mają one zbawienny wpływ na nasze zdrowie. Są skuteczne przy rehabilitacji górnych dróg oddechowych, po różnych przeziębieniach, grypach, anginach, zapaleniach ucha. Pozytywnie wpływają na skórę, też jeśli chodzi o kwestię odpoczynku psychicznego, taki typowy relaks. Mamy sporo gości, którzy przychodzą na 45 minut po ciężkim dniu, wypiją dobrą kawę, wypiją dobrą herbatę i po prostu zasną na 45 minut. A te 45 minut to właśnie długość jednego seansu, podczas którego pan w grocie mikroklimat regeneruje nasze siły. Są opinie, że od 8 do 10 seansów w grocie solnej to tak jak dobre 3 tygodnie nad polskim morzem, wdychając jod, spacery po plaży. Seanse odbywają się najczęściej przy muzyce. Muzyka, która jest puszczana, jest tak naprawdę typową muzyką relaksacyjną. Przy niej naprawdę można się wyciszyć. Zazwyczaj jest to szum morza, szum oceanu, śpiew ptaków.